Dzisiaj spotkanie z Krzysztofem Kowalkowskim, jest to pośrednik, moje nowe M, agencje w Warszawie i w Poznaniu, stąd też znajomość dwóch jakby lokalnych rynków nieruchomości i chciałem porozmawiać z Krzysztofem o kilku rzeczach, które interesują chyba każdego, kto obraca nieruchomościami, bo na przykład o tym, jak on ocenia w tej chwili ruch na rynku nieruchomości, na przykład na rynku mieszkań, w którą to stronę zmierza, czy jest szybciej, czy wolniej, czy dominuje klient podażowy, czy popytowy. No, rozbudowane bardzo pytanie. Krzysztof na pewno nam o tym opowie, ale w ogóle jeżeli ty interesujesz się rynkiem nieruchomości, no to nie masz wyboru. Subskrybuj nasz kanał. Zachęcam, tutaj wiele informacji o trendach, o kierunkach i o nowych przepisach prawa. Pisz nam też w komentarzach, o czym chcesz audycję, bo tutaj będzie też pytanie do Krzysztofa zadane, prowokacyjne przez jednego z naszych subskrybentów, ale do tego przejdziemy w drugiej części. Najpierw Krzysztof, co z tym rynkiem jest? Jak to działa, powiedz. Dobrze, to może dwa słowa rzeczywiście o mnie. Zupełnie jestem agentem nieruchomości. Mamy biura nieruchomości w Warszawie i w Poznaniu. To, co jest istotne, to myślę, że tak, żebyście wiedzieli tak naprawdę, w jaki sposób pracujemy jako agenci nieruchomości. Obsługujemy jedną stronę transakcji, czyli jesteśmy agentami, którzy obsługują albo sprzedającego, albo kupującego, czyli pomagamy albo sprzedać nieruchomość, albo pomagamy ją znaleźć. Oczywiście analogicznie, jeśli chodzi o rynek najmów. No dobrze, to teraz do rzeczy. Co się sprzedało, za ile i jak ten rynek wygląda? Nie ukrywam też, że ja czy ty mamy kontakty z innymi pośrednikami i z pozycji jednego biura to jest trudno oceniać w ogóle cały rynek, ale spotykamy się na świecie z ludźmi i wymieniamy poglądy i wiemy, jeżeli wszyscy mówią o czymś, to znaczy, że tak jest albo tak nie jest. No dobrze, więc jak jest z rynkiem? Rzeczywiście mam okazję rozmawiać z wieloma pośrednikami na jakichś spotkaniach branżowych, na konferencjach, czy choćby na indywidualnych spotkaniach. Mam jakiś obraz rynku swój, mam też obraz z tego, co mówią inni agenci nieruchomości. Jak wygląda rynek nieruchomości teraz? No więc mamy rynek podzielony chyba na takie dwie główne części, na rynek sprzedaży i rynek najmów. To zacznijmy od tego rynku sprzedaży. Rynek sprzedaży w tej chwili wygląda w ten sposób, że jest zdecydowanie mniej klientów kupujących. Z czego to wynika? A więc wynika to z ograniczonej tak zwanej akcji kredytowej, czyli jest mniej, dużo, dużo mniej wniosków kredytowych składanych przez klientów indywidualnych o kredyt hipoteczny. Jest to, z informacji, które ja posiadam, jest w tej chwili najniższa liczba składanych wniosków w historii nowożytnej Polski. Czyli jeszcze nigdy tak mało wniosków kredytowych nie było składanych. Co to oznacza dla kupujących i dla sprzedających? Dla sprzedających oznacza to, że jest dużo mniej chętnych do zakupu nieruchomości, bo większość transakcji, które rzeczywiście są realizowane i słyszę od innych pośredników też, to są transakcje gotówkowe. I jeśli przejrzymy sobie przez cały rok 2022 naszego biura, to rzeczywiście było tak, że tych transakcji kredytowych było no zdecydowanie mniej. Oczywiście sytuacja się zmieniła diametralnie od czasów wojny, a więc pierwszy kwartał to jeszcze był taki miesiąc, kiedy ta inflacja nas nie dotykała, a wojny jeszcze nie było, więc to był w miarę rynek normalny, stabilny, wiedzieliśmy czego się spodziewać, natomiast w tej chwili ten rynek kupujących mniej jest po prostu kupujących. Co to oznacza? To znaczy, że jest rynek tak naprawdę kupującego, bo jeśli kupujący ma gotówkę w sensie takim ma środki własne na zakup nieruchomości, to on jest tak naprawdę królem na tym rynku i on może decydować o tym, co kupi. Na rynku pojawia się bardzo dużo nieruchomości na sprzedaż. Dlaczego? Pojawiają się dlatego, że ludzie mają problem na przykład z utrzymaniem kredytów, które im bardzo mocno wzrosły, no i pojawia się na rynku dużo nieruchomości, których się chcą po prostu sprzedający pozbyć, bo nie stać ich na spłatę kredytu. Deweloperzy mają bardzo podobną sytuację, jest dużo mniej kupujących. Oczywiście deweloperzy
mają też podwyższone koszty prowadzenia swojego biznesu no, w związku z rosnącymi kosztami wszystkiego, tak? Przede wszystkim energii, kosztów produkcji, więc deweloper nie może sobie pozwolić na to, żeby obniżyć cenę nieruchomości, bo musiałby to robić kosztem marży. Oczywiście wiadomo, że tę marżę można obniżyć, ale do pewnego stopnia. Natomiast rynek nieruchomości wtórnych jest na pewno rynkiem takim, który szybciej reaguje na to, co się zmienia sytuacja rynkowa. I to, co obserwuję, to, co ja w tej chwili obserwuję, to duże mniejsze zainteresowanie nieruchomościami droższymi, większymi i klienci, którzy chcą kupować, którzy chcieli do tej pory kupować, załóżmy, mieszkania 70, 80, 100 metrowe, obniżają swoje oczekiwania i zmniejszają powierzchnię, zmniejszają swoje możliwości zakupu, a więc schodzą na ten rynek trochę niższy i można powiedzieć, że według mnie kryzys nie dotyka nieruchomości do 40-45 metrów kwadratowych. Te nieruchomości... Pozwól, że ci wejdę w zdanie teraz, bo jeszcze chcę dopytać, też porównać doświadczenia. Pierwsza rzecz to jak, jeżeli chodzi o ten rynek wtórny właśnie, jak oceniasz postawę sprzedających? Ilu z nich jeszcze żyje starymi cenami, starym popytem, jak bardzo są przywiązani do tego wspomnień o rosnącym nieustannie rynku? No, rzeczywiście, tak jak mówisz, tak było, rynek rósł i oczekiwaliśmy tego, że ceny nieruchomości będą też rosły razem z tym rynkiem. Natomiast teraz jest tak, że no, trzeba chyba, jeśli rośnie podaż na rynku, jest dużo więcej nieruchomości na sprzedaż, to jest mniej popytu, mniej kupujących, no to cena automatycznie, tak rynek powinien tę cenę obniżyć. Natomiast oczywiście oczekiwania sprzedających są w dalszym ciągu wysokie i zawsze będzie tak na rynku wtórnym, że sprzedający bardzo powoli będą akceptować ewentualną sytuację kryzysową, a więc to, że ceny nieruchomości nie będą rosły, a wręcz w niektórych przypadkach być może trzeba się pogodzić z tym, że trzeba będzie uzyskać niższą cenę sprzedaży niż przed tą sytuacją naszą kryzysową. To jest trudno ocenić. My, słuchajcie, prowadzimy biuro nieruchomości w dwóch tylko miastach. Skala naszego biura nie jest ogromna, więc ja nie mogę się wypowiadać za cały rynek, za globalną skalę. Natomiast jaka jest aktualna cena danej nieruchomości, szczególnie na rynku wtórnym, no to tak naprawdę pośrednik wie. Dlaczego pośrednik wie? Dlatego, że pośrednik ma dostęp do cen transakcyjnych, robi sobie bardzo dobre analizy cen ofertowych, czyli wie, co w tej chwili się pojawia na rynku i jest w stanie tak przygotować strategię sprzedaży, tak przygotować nieruchomość, żeby wiedzieć, za ile jest w stanie on sprzedać daną nieruchomość, ile jest w stanie realnie kupujący zapłacić za tę nieruchomość. A rzeczywiście, jeśli nie ma się takiej wiedzy, robi się transakcje na rynku no, jednorazowo. Klienci indywidualni wiadomo, że robią zwykle, nie mówię tutaj o inwestorach, ale klientach indywidualnych robią te transakcje jednorazowo, to im jest na pewno dużo, dużo trudniej ustalić właściwą cenę i no, czasami te ceny są po prostu życzeniowe. Natomiast no pośrednik dla mnie to jest taki fajny, wiesz, też papierek lakmusowy, bo pośrednik widzi na przykład, że się nagle wydłuża okres transakcji, wydłuża się okres poszukiwania klienta i to już też dużo mówi o tym, co się dzieje. To, co ty powiedziałeś o tym, że pierwszy kwartał był dobry dla pośredników, to też zależy jak 2022 roku, to też zależy jak pośrednicy liczą ten kwartał, bo niektórzy tak się koncentrują na tym, co wpływa do kasy, czyli na zawieraniu umów, kończeniu umów, a pamiętajmy, że jeżeli ktoś sprzedawał w marcu, to umowa przedstępna była może w grudniu, a może w styczniu. To jest jakiś taki bardzo często rozjazd czasowy, więc on kasowo może był dobry ten pierwszy kwartał, ale ja, według mnie już wtedy było widać spadające zainteresowanie, bo przecież te
raty jeszcze za kredyty, w ogóle koszty nowych kredytów były obcinane już zanim wojna na Ukrainie nastała i to jest ten kierunek. Powiedziałeś, że też fajne zdanie, że ci sprzedający trudno im się pogodzić z obniżkami. Ja powiem szczerze, to widziałem wiele razy, tak to przejście przez górkę na rynku i zawsze powiem, że ten, kto nie akceptuje strat, kto nie godzi się na to z myślą, że jego mieszkanie mogło, nie daj Boże, podrożeć, to za 3-4 lata sprzedaje zazwyczaj bardzo tanio, taniej niż mógł wcześniej. To jeżeli oglądacie tę audycję i chcecie sprzedać, to wam radzę o tym pomyśleć. Zresztą chyba dam wam link do audycji takiej, która szerzej mówiła na ten temat. Nie będziemy tutaj tego z Krzysztofem tematu rozwijać. Link będzie w opisie. No dobrze, to mamy ten rynek sprzedaży, który jest słaby, bo te kredyty, zresztą też miałem audycję z doktorem Jackiem Furgą, to w ogóle tam dramat w tych kredytach. Ale zainteresujmy się najmem, bo najem tak, ale zupełnie poszedł inaczej, tak? Zgadza się. Tomku, ja jeszcze tylko uzupełnię swoją wypowiedź dotyczącą sprzedaży, może o to, że nie chcę was zostawić z taką informacją, że ten rynek jest sprzedaży rzeczywiście w dużym kryzysie, bo chcę wrócić do tych nieruchomości mniejszych, 40-45-metrowych. Tam tych nieruchomości naprawdę według mnie kryzys nie dotyka. I wielokrotnie teraz w czasach, nie wiem, nawet styczeń 2023 czy ostatnie miesiące 2022, to były miesiące, w których my doprowadzaliśmy do licytacji nieruchomości w górę. Czyli krótko mówiąc, klient oczekiwał dla przykładu sprzedaży nieruchomości w Warszawie, na Gocławiu, oczekiwał ceny 470 tysięcy, oferta była wystawiona za 477 tysięcy, a przy drzwiach, prawidłowo dobrze zrobionych drzwiach otwartych, okazało się, że złożonych było 12 ofert, 3 osoby podeszły do licytacji i mieszkanie zostało ostatecznie sprzedane za 520. To jest jakiś przykład z naszego codziennego życia, ale rzeczywiście takie rzeczy się dzieją. I dlatego ludzie sprzedający, osoby sprzedające mieszkania mniejsze w tej chwili są w bardzo dobrej moim zdaniem sytuacji, bo ci wszyscy, którzy chcieli kupić wcześniej większe, schodzą na ten rynek niższy i tych ludzi, osób, które są zainteresowane tańszymi mieszkaniami, jest naprawdę dużo. Natomiast oczywiście te większe nieruchomości 100-metrowe, no tutaj już ze względu też po prostu na cenę ostateczną nieruchomości, która jest wyższa, no będą trudniejsze do sprzedaży, co nie oznacza, że nie można ich sprzedać. No i teraz przechodząc do rynku najmu, osoby, których nie stać w tej chwili na to, żeby kupiły nieruchomość, bo nie stać ich na kredyt, nie są w stanie go uzyskać, przechodzą albo, tak jak powiedziałem, na ten rynek mniejszych nieruchomości, albo na rynek najmów. Czyli, krótko mówiąc, można przez jakiś czas, przez rok czy przez dwa, przeczekać tę sytuację kryzysową i przejść na rynek najmu, wynająć nieruchomość na rok czy na dwa, po to, żeby za dwa lata w nadziei na to, że ten rynek będzie już normalny, będzie można wziąć kredyt, kupić nieruchomość, której się wymarzyło, czyli 60 metrów, a nie teraz 40. No i efekt jest taki, że ta część kupujących, duża część kupujących przechodzi na rynek najmów. Oczywiście wszyscy wiemy, że osoby, które zostały zmuszone do tego, żeby uciec na przykład z Ukrainy, czy nawet uciekają z Białorusi, czy z Rosji, też weszły na nasz rynek najmu. A te osoby dodatkowo mają gotówkę, mają bardzo dużo pieniędzy, którą po prostu całą wytransferowali ze swojego ojczystego kraju do Polski. No i efekt jest taki, że te osoby podbijają to, co się dzieje w tej chwili na rynku najmu. A więc Polacy, którzy w tej chwili chcą wynająć nieruchomość w Warszawie, w Poznaniu, ale też w mniejszych miejscowościach, łapią się za głowę, bo ceny najmów są drastycznie wyższe niż to, co było do tej pory. Pokazał to przede wszystkim ten okres sierpień, wrzesień, październik, który jest zawsze najbardziej gorący dla
dla wynajmujących też najemców, bo tam jest ich najwięcej, no i tam, tam naprawdę można było, wtedy można było uzyskać bardzo wysokie ceny najmów, co jednak te ceny najmów według mnie utrzymały się do tej pory. Czyli... Znaczy ja widzę taki efekt też z tym najmem, że jeżeli powiedzmy cofniemy się pamięcią 2 lata wstecz, czy tam 1,5 roku wstecz, to była taka proporcja mniej więcej. Oczywiście, że jeżeli ktoś brał typowy kredyt na mieszkanie, to bardzo często ta rata, którą musiał płacić, była porównywalna z czynszem, gdyby go wynajmował. No to powiem mniej więcej, bo to oczywiście zależy w jakiej miejscowości, jaki typ nieruchomości, ale taka mniej więcej zależność była. Po zmianie ze stopami procentowymi, podniesieniu stóp procentowych i też po właśnie wybuchu wojny na Ukrainie, który był potężnym impulsem na rynku najmu, nic dziwnego zresztą, bo jak nagle ludność w kraju rośnie o kilka procent i musi gdzieś mieszkać, to nic dziwnego, że najem drożeje, to zaszła taka sytuacja, że raty wzrosły niemalże dwukrotnie, o 100% w górę poszły w niektórych przypadkach, a czynsze poszły 20, 30, 40%, zależy jakie miasto, jaka nieruchomość. To samo pokazuje, że tym ludziom, którzy chcieli kupować na kredyt, po prostu zakup uciekł, a ten najem stał się jakiś możliwszy. Ale mam inne podstępne pytanie, może znasz na nie odpowiedź, może nie. Ja powiem o swoich spostrzeżeniach i moich licznych znajomych, którzy żyją z wynajmowania mieszkań. I był taki trend. Niektórzy to wręcz wszystkie koszty chcieli przerzucić na tego najemcę, podwyżkę kredytów, co tam jeszcze, co się dało, to na tego najemcę przerzucić. I część najemców mówiła dziękuję, a część najemców mówiła dobrze, to ja się zmierzę z tymi wyższymi kosztami. I teraz widzimy wzrost kłopotów z otrzymywaniem tej zapłaty za najem mieszkania, bo ci najemcy chcieli płacić, ale po prostu... No, przeszacowali. No, słuchaj, jeżeli ktoś na ciebie przerzuca wszystkie koszty swoje z tym mieszkaniem i jeszcze ty musisz płacić więcej za chleb, za przedszkole dla dziecka, za benzynę, za wszystko, to a pensja rośnie wolniej niż inflacja, to w pewnym momencie mówisz, ale tu ja widzę dno, 25 widzę pusty portfel, to za co mam zapłacić czynsz. Czy też masz takie raporty, czy to słyszysz, czy masz taką relację zwrotną od klientów, którzy wynajmują mieszkanie u was? Znaczy, myślę Tomku, że znaczy absolutnie masz rację. Wszystkim nam wzrosły koszty utrzymania życia. Nasza codzienność jest po prostu zdecydowanie droższa, a co więcej, czasami trudna do oszacowania. Czyli krótko mówiąc, nie spodziewaliśmy się na przykład, że tak bardzo wzrosną ceny zwykłych produktów żywnościowych w sklepach, że tak bardzo wzrosną nam koszty życia. No i oprócz tych takich zwykłych kosztów życia, które nam wzrastają, zostają nam koszty utrzymania na przykład nieruchomości. Więc jak do tej pory koszty energii, koszty gazu też wzrastają. Oczywiście one wzrastają właścicielom nieruchomości i tak jak powiedziałeś, są przerzucane w naturalny sposób na najemców, którzy utrzymują nieruchomości i tam mieszkają. I teraz oprócz tego, że wzrosły koszty czynszów najmu, czyli tej opłaty, którą płacimy do właścicielowi nieruchomości, to wzrosły koszty utrzymania mediów i koszty utrzymania życia. No i rzeczywiście gdzieś, jeśli nie wzrastają nam pensje, no to gdzieś nam musi... zabraknąć. Zabraknąć, tak. Gdzieś musimy mniej zacząć wydawać. No i my nie obsługujemy raczej... najmu. Nie zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami, a więc nie obsługujemy klientów już na poziomie takim, że oni wynajmują nieruchomość i raczej mamy kilku takich klientów, którzy zostawiają nam nieruchomość do najmu i tam nie mamy takich sygnałów, żeby ktoś nie chciał płacić. Natomiast mam sygnały takie absolutnie od pośredników albo zarządców nieruchomości, którzy tak mówią, że rzeczywiście to jest jakiś kłopot, a uwaga przede wszystkim od prawników, do których trafiają takie sytuacje, którzy mają rzeczywiście dużo więcej spraw związanych z w ogóle niepłaceniem
tak? W ogóle z niespłacaniem należności przez różne grupy zawodowe i to jest, no to jest coś, co jest rzeczywiście zauważalne. Tak jak powiedziałeś, gdzieś nam musiało zabraknąć. Jeśli nam zabraknie, to nie jesteśmy w stanie tego spłacać, no i prawnicy mają pracę. A przy okazji, bo wiesz, ja się bardziej zajmuję tam jakieś grunty, domy, mieszkania raczej mniej, tak? To czy a wy pewnie bardziej, bo z tego co mówisz, to głównie o mieszkaniach. Czy zauważyłeś taką rzecz, że nagle mieszkania, w których jest kuchenka gazowa, stają się popularniejsze od tych, w których była elektryczna? Czy to w ogóle jeszcze do ludzi nie dotarło, że to jest po prostu straszliwa różnica w cenie w tej chwili? To jest ciekawe, bo rozmawiając z ludźmi, którzy szukają nieruchomości, naprawdę oni bardzo różnie oceniają koszty utrzymania tych nieruchomości. W ogóle nie są w stanie na dzisiaj koszt, załóżmy koszty administracyjne mieszkania to jest 800 zł, a za miesiąc to może być 900, a za 2 miesiące może być 1000 zł. To jest to tak nieprzewidywalne. I na pytanie, czym ogrzewać, trudno jest powiedzieć. Nie czym ogrzewać. Nie mówię czym ogrzewać dom, tylko czym ogrzewać garnek, gotować, którym gotujesz, tak? Okej. Jest mi trudno powiedzieć, bo ludzie naprawdę mają różne oczekiwania. Jedni uważają, wręcz słyszałem takie określenia, że prąd jest w tej chwili najtańszy. Że są w stanie tak zagospodarować, że koszty utrzymania prądem są niższe niż koszty utrzymania gazem. Trudno jest mi powiedzieć, bo dzisiaj są takie ceny energii, dzisiaj są takie ceny gazu, jutro będzie podwyżka, później firmy energetyczne wypowiadają umowy, firmy gazowe też wypowiadają umowy. Jesteśmy w tak niestabilnej sytuacji w tej chwili ekonomicznej, ale myślę też, że gospodarczej i społecznej, czyli w ogóle generalnie politycznej, że jest naprawdę trudno to oszacować. I efekt jest na przykład taki, że ludzie się boją kupować ziemię albo domy, bo nie będą mieli pojęcia, jaki jest koszt utrzymania, jaki będzie koszt utrzymania tych nieruchomości, albo jaki będzie koszt budowy domu, tak? Bo koszty budowy też można było w jakiś sposób oszacować, no ale w tej chwili one po prostu rosną, bo rosną koszty, drastycznie koszty materiałów budowlanych ze względu właśnie na koszty wytworzenia tych materiałów budowlanych. No więc... No, to też tak nie jest prosto, bo to jest akurat z materiałami budowlanymi, to niektóre tanieją, niektóre nie ciągną tak bardzo w górę. Poza tym na tym rynku materiałów budowlanych to masz cały łańcuch. Producent jest tylko częścią ceny i to wcale nawet nie połowy. Ceny jest dostawa, hurtownia, detalista. Transport. Detalista ma 30% marży, potrzebuje ratować płynność, oddaje po kosztach niemalże czasami. I ja ci powiem szczerze, jako inżynier związany z budownictwem, to dzisiaj jest dobry czas na zaczynanie budowy domu dla siebie, bo możesz właśnie wykorzystać dużo na cenach materiałów, możesz, jeżeli się znasz na tym, na ekipach budowlanych, które nagle przestają mieć pracę i nie być w takiej sytuacji jak 2 lata temu, że każdy robił ci łaskę, że przyjdzie i cokolwiek zrobi, bo budownictwo, słuchaj, nowa ilość budów spadła równie dramatycznie jak ilość kredytów. Tak, ja się zgadzam się z tym, co mówisz, koszty ludzkie wybudowania w tej chwili domu są prawdopodobnie niższe niż do tej pory, bo rzeczywiście ludzie po prostu nie mają pracy, nie ma popytu na ich usługi. Nie? Znaczy, jeżeli ktoś ogarnia w ogóle rynek budowlany i się na nim zna, no to po prostu wie, gdzie można, że można więcej negocjować i tak dalej, bo jeszcze niedawno, słuchaj, to na stal zbrojeniową to niemalże były prawie licytacje i zapisy. Pętla ceny stali zbrojeniowej od początku roku to w pewnym momencie była 3-krotnie droższa niż na początku roku. Teraz jest to, nie wiem, to jest 20%, może 30 w górę mniej więcej, ale nie 3 razy. To jest, wiesz, różnica. To po prostu jak kupiłeś na tej górce, to teraz siedź sobie z tą stalą i się na nią patrz. No tak, no. Tak, takie jest życie. Po prostu jedni czasami, wiesz, wygrywają, drudzy przegrywają. Rynek dzisiaj, tak jak powiedziałeś, przy mieszkaniach jest rynek kupującego. Tak samo przy budownictwie jest rynek tego, kto ma pieniądze. I kto potrafi to zamówić, a to, że niektórzy budowali za drogo i w czasach, kiedy wszystko było drogie, jeszcze płacili, Bóg wie ile i przepłacali, no to cóż, litości nie ma. Sorry wodzą, jak to mówią, tak?
To prawda. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to subskrybujcie nasz kanał, tu będzie więcej audycji. Jeżeli macie pytania do tego, o czym rozmawialiśmy z Krzysztofem, to też napiszcie w komentarzach, może odpowiemy. W każdym razie życzę Wam powodzenia w obrocie nieruchomościami, z pośrednikami również. Odradzam ortodoksyjne unikanie pośredników, bo to tak naprawdę może być tylko pozorna oszczędność. No jak w każdym zawodzie są zresztą ludzie dobrzy i źli. Trzymajcie się, cześć. Jeśli będziecie chcieli kiedyś skonsultować jakiś temat związany z nieruchomościami albo w ogóle porozmawiać na temat nieruchomości, znajdźcie mnie na Facebooku, TikToku, Instagramie.